Witam wszystkich serdecznie. Niedziela, pierwsza od pewnego czasu słoneczna niedziela, w miarę słoneczna, bo to tak chmurki przerywają nam dostęp do słońca, ale da się popracować już przy ulach. Do tej pory przyjeżdżałem tutaj trzykrotnie, byłem tu trzykrotnie, żeby podać ten kwas szczawiowy. Ponieważ przyjeżdżałem, robiłem kilka uli, naraz chmura, czarno i no musiałem wracać, przerywać pracę i wracać do domu, bo to nie mijało się zaraz. Dojeżdżałem do domu, to już była ulewa taka, że urywało głowę, nie? Jak to wygląda pogoda u nas w Niemczech, to widać w polskiej telewizji. Nie muszę zbyt wiele mówić. Ja tutaj podałem wszędzie kwas szczawiowy, znaczy polałem pszczółki i tak do 20 jeszcze tych kilka dni poczekam i następnie zrobię próbę, nie wiem, cukrową albo na alkohol i wtedy albo jeszcze kwas mrówkowy. Albo dopiero później we wrześniu. Na razie jest wszystko dobrze. Pasieka bardzo osłabła. Karmiona była tutaj trzykrotnie od przyjazdu na rzepak. Nic miodu, zero miodu. Stoi dużo korpusów, ale to jest efekt łączenia rodzin. Odpadło stąd 5 rodzin. W tej chwili przyjechałem zrobić jeden odkład tutaj. Tu miałem raz, dwa i trzy słabe, znaczy matki się, jak to powiedzieć, kurczę, matki z cichej wymiany, Elgon z cichej wymiany. Tutaj wyroiła się tylko jedna rodzina, ale ona była zaraz po wyrojeniu ta matka młoda, ona się nie unasienniła, został bez matek, został dołączony tutaj do którejś rodziny. Nawet nie wiem gdzie już, jak tylko przyjeżdżałem, tylko dostawiałem, patrzyłem gdzie bez matek, to dostawiałem. A te akurat się udały, 3 Elgony, 3 bez, 3 które z cichej wymiany akurat trafiły w pogodę, matki się unasienniły, ładnie już czerwią, trochę posłabły rodziny. Widocznie unasienniały się też później, czekały matki na pogodę, na słońce. No, tu zrobiłem odkład, tu klient przysłał mi ze Stuttgartu ulik. To jest Deutsche Normalmaß. Te ramki są mniejsze, musiałem je docinać. I tego próbowałem nagrać, zrobić z tego filmik, ale to się nie da pracować i jak jest człowiek sam i to tak pod ten stojak się ustawia i bez przerwy i to mnie tylko zdenerwowało i wyłączyłem kamerę. Myślę sobie, nakręcę, później każdy wie jak się robi takie odkłady i tego. No ramki się skraca, tutaj akurat miałem klingi do noży w kieszeni. Do regipsmesa, albo jak to tapetenmesa mówią, no do nóż do tapety albo do regipsu. A sam nóż, oczywiście skrobałem ramki, został w domu, nie? Także wziąłem klingę, podocinałem to, te ramki na gumeczki ładnie pomocowałem. Co jest jeden minus? Nie znalazłem matki, naprawdę nie znalazłem matki. Ja ją wcześniej tu widziałem, bo ja przeglądałem te ule przed podaniem, polewaniem tym kwasem szczawiowym. Rodziny były przeglądane, zaglądane gdzie jak. Akurat tu i tu w tych trzech ulach mi się trafiły matki od razu za pierwszym względem, za pierwszym razem, a w tej chwili jak przyjechałem robić odkład, pech, no nie ma, czerw jest, młode larwy, jajeczka, a matki nie znalazłem, ale poprzekładałem, rozdzieliłem tą rodzinę, postawię ją teraz na daszku, przyjadę tu za kilka dni, sprawdzę jeszcze raz, one do tej pory może już przymocują te plastry do nowych ramek, sprawdzę delikatnie kolejny raz, może akurat udało się i ta matka jest.
w środku. Może nie zauważyłem je, tylko ją tylko osypałem razem z pszczołami i ten. No a jak nie, no to będziemy szukać dalej na dole i tam został kolejny odkład, ale już bez matki. Ta pszczoła tutaj, ta pszczoła lotna, ona wróci do tam na dół. Ja matkę zaraz zamawiam. Oczywiście chciałbym, żeby pan Grzesiu przysłał mi w końcu te moje zamówione przeze mnie mateczki. Zamawiam kolejny raz u niego i no akurat mam pecha. No, mam cholernego pecha, nie mogę się doczekać. Zamówiłem w tym roku także matki na Rumunii, w tej firmie Donau, Apis Donau. Uwierzcie mi, 136 euro i matek nie ma do dziś. Już monitorowałem i ten, ale ja podejrzewam, że u nich jest takie samo lato jak u nas, nie? I dlatego mają problem z matkami, jest po prostu, mają problem z produkcją matek. Moja oczywiście mnie tam naciska, żeby tam jeszcze monitorować, dzwonić, ale to się mija z celem. Trzeba poczekać po urlopie, jak nie dojdą te matki. Żeby tylko nie w czasie urlopu, bo jak ja wyjadę do Kroacji, a tu matki przyjadą, będą leżały u mnie na parapecie. No ale, no cóż, no ryzyko, nie? I tego. No i tak to u mnie wygląda, nie? Roboty jest w tej chwili, tam mam jeszcze, jadę, bo pogodę mieliśmy paskudną, dlatego nic jest, no tak zrobione z doskoku kilka uli i do domu, nie? Bo no idzie burza, idzie chmura tutaj w lesie, zostaniesz na odkrytym terenie, powiem tak brzydko, pierdolnie cię prąd z nieba. I posprzątane, nie? Dlatego człowiek zwija, wsadza się do samochodu, jedzie, wraca do domu i nie ryzykuje zbyt wiele. Będąc w samochodzie nie zagraża już człowiekowi nic. No i tak to mija to lato, nie? Mija to lato. Tu zaczął kwitnąć teraz słonecznik. Widzę pszczółki noszą żółty pyłek, żółciutki pyłek na pewno ze słonecznika, zaraz tam jadę zobaczyć. Może przyniosą parę kilo miodu, tak żebym miał chociaż na restaurację, na hotel i dla moich klientów w hurcie do sprzedaży hurtem w tym roku miodu nie będzie. No w ogóle nie wiem, czy w ogóle coś będę miał miodu, nie? Ale no sytuacja no trafiła się taka, nie inna. Nie? Następny rok, nadzieja, będzie lepszy. Zrobiłem trochę odkładów. Zrobiłem, powiem wam szczerze, zrobiłem setkę tych odkładów. Mateczki się nie po około 100, nie będziemy tam się rozdrabniać na 2 plus 5 plus minus 5, nie? Ale około setki matki problem z unasiennianiem matek w taką pogodę, jaką mamy, spowodował to, że tych odkładów zostało na dzień dzisiejszy 60. Pozostałe zostały albo dołączone do tych. Jeszcze jeden mam taki właśnie do rodzin. No, łączone te odkłady były bez matki, z matkami. No można kupić, ale też tutaj jest Eugen Rud. Dzwoniłem do niego, nie ma już matek unasiennionych. Bakwasta ma tylko kanikę, ja z tej kaniki odchodzę, tam mam też kanikę, którą dostałem w tym roku i dwie czy trzy rodziny, one tam są, nawet nie wiem, tak włożyłem te matki, one się zapłodniły i czerwią, no niech sobie będą, zobaczymy, na drugi rok się to przesortuje, żeby tylko przeżyły zimę. Ja zbieram jeszcze, pszczoły latają, może coś przyniosą jeszcze dla mnie, kurczę, parę kilo miodu, ale tak normalnie, no to już, już tak, no zima jak do zimy, jak wszyscy, nie? Późne pożytki, no co ja tu będę miał? No będę miał ten niecierpek, dosyć dużo i jeszcze gdzieś tam wyjdzie z poplonów facelia, jakaś gorczyca i to będzie wszystko. Ach, ta selfie kwitnie, zaczyna kwitnąć, no i ten słonecznik tutaj, nie? Te pszczoły były tak przywiezione na rzepak i na słonecznik, więc w czasie miały przywieźć, pozbierać tą koniczynę, która tutaj rośnie. Oczywiście koniczyna przekwitła i pszczoły nazbierały tylko dla siebie.
Jeszcze trzeba było je dokarmić. Jeżyna przekwitła, parę kwiatków jeszcze i też tylko dla siebie pszczoły przyniosły. No także jedna wielka kiszka, jak to mówią. Ale jak to, głowa do góry, nie ma co narzekać, jedziemy dalej. Odkładów zrobione, czyli coś tam na tych pszczołach zarobione. Pieniędzy nie ma, ale pszczoły są. O. Co tu jeszcze powiedzieć, kurczę? No nic, będę jeszcze, na pewno jeszcze jakiś filmik nakręcę w tym roku i ten w tej chwili chcę polecić pszczoły, podać pierwszy kwas. To podawanie tego kwasu szczawiowego jest tak przerywane i to cały czas się zastanawiam, czy podać już kwas mrówkowy, czy jeszcze polać, a za dwa tygodnie, czy za tydzień podać kwas mrówkowy, czy naprawdę nie wiem, co zrobić, pogoda jest taka, jak nie inna. W tej chwili przewidywania pogodowe są takie, że ma być słońca około 5-6 dni, a później znów deszcze. Dlatego, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Później 7 wyjeżdżam na Chorwację, do 15 mnie nie będzie. No i po 15 sierpnia, no pomału już będę się zwijał, nie? Pomału się będę zwijał, to znaczy jeszcze tam doglądał, jeszcze czekał na to, co doniosą. Ale od 5 września, może 10, naprawdę nie wiem, wszystko zależy od tego, jak będzie w ulach. Będę sezon definitywnie zamykał, pszczoły będę karmił, oczywiście nie pomijając leczenia na warozę. No i na tym się skończyło i pójdziemy w zimę, nie? Także pracy w tym roku nie było. Pracy zaoszczędziłem na wirowaniu miodu. No, ale nie ma miodu, nie ma pieniędzy, jak to mówią, nie? Okej, na tym bym skończył. Ja jadę robić właśnie przegląd jeszcze w Nussdorfie. Tam mi zostało 6 rodzin, które muszę zajrzeć do nich, żebym czasami jadąc na urlop nie zostawił jakiegoś bez matka, bo przyjadę, to będzie pusto. No i tam pochlapię trochę tym kwasem szczawiowym. Jak ja robię ten kwas szczawiowy, ja go przygotowuję sam. Biorę po prostu 1000 gram syropu 1 do 1. Odbieram 35 gram syropu. Na w to miejsce podaję kwas szczawiowy. On jest 99% chyba. To jest wszystko cieplutkie, szybko się rozpuszcza ten syrop. Do syropu, syrop sporządzając, dodaję jeszcze listek, tak mówię, no kawałek pokrzywy, kawałek piołunu i kawałek mięty. To wszystko robię, taki zapaszek. To wszystko na tym roztworze robię syrop, następnie ten kwas dodaję, tak jak mówiłem, i dodaję jeszcze do tego kwasek cytrynowy, naturalny. Wszystko po to, żeby zrobić jakiś zapach inny, nie? Pszczoły to chętnie pobierają, zlizują bardzo szybko. Waroza się osypała. W każdym bądź razie nie widzę, żebym miał pszczółki takie, które mi tam wychodzą z ula, idą bez skrzydeł, albo pszczoły wynoszą jakieś martwe pszczoły, martwy czerw. Czegoś takiego nie ma, nie? Czegoś takiego nie ma. Jak przeglądałem, to trafia się właśnie ta pszczoła VSH, która odsklepia te larwy porażone warozą i je wyrzuca, ale tego jest, one tak jakby same pilnowały. Poza tym wycinałem czerw w tym roku trutowy, w zeszłym roku nie wycinałem, w ogóle nie podawałem ramek pracy w tym roku, dawałem ramki pracy praktycznie trzykrotnie w każdym ulu, były wycinane trutnie, one naprodukowały dla siebie po bokach i tak jeszcze dość tych trutni. Także redukowałem w ten sposób też warozę. Efekt widać.
efekt widać, naprawdę. Nie ma pszczółek jakichś takich bez tego. Jak widzę, że się gdzieś tam, jak widziałem, w tej chwili nie widzę już, ale jak widziałem, że pszczółka w sezonie gdzieś tam bez skrzydełek jakaś szła, albo w ulu ją widziałem, że tego, no to momentalnie pryskałem tym kwasem szczawiowym, który przyrządzałem i było po temacie. Tych pszczółek już na następnym tygodniu takich chorych nie było. No i to, no tak to wygląda, nie? Tak, no to jak wszędzie, jak u każdego, nie? Jak u każdego. Dlatego no nie ma co pokazywać na tych filmikach, taki ekstra kręcić. Chciałem nakręcić właśnie o przekładaniu, bo widziałem, myślałem, że to tak ciekawa sprawa, wycinać te plastry, przekładać, na te gumki zakładać, no ale no nie udało mi się, nie ten, dlatego będzie tylko gadulec i to wszystko. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.